Witam serdecznie. Ja sobie zwyczajnie mówić do mikrofonu, tak żeby mogło być czego nie było, jest czasami słuchać, to proszę zwrócić na to uwagę. Tak jak widać na logo i tak jak wcześniej wspomniałem, w naszej klasie zajmuje się rozwojem i utrzymaniem infrastruktury IT, szeroko pojęte infrastruktury IT. Na początek może wszyscy wiedzą, co to jest portal Nasza Klasa, ale tak nie wiem, czy wszyscy się orientują, co stoi za tą całą infrastrukturą i za tym, co się wyświetla w większości użytkowników w Polsce. Jest to tak naprawdę spółka, której głównym celem jest rozwijanie i utrzymanie tego portalu. Posiada w tej chwili 3 biura. Jedno biuro jest zlokalizowane w Wrocławiu, gdzie skupia się cały rozwój IT, czyli od developmentu software'u poprzez ludzi, którzy administrują systemami, wprowadzają nowe usługi i dbają jeszcze o to, żeby to wszystko przynosiło jakieś korzyści finansowe, żeby było z czego finansować inwestycje i wypłacić na koniec miesiąca wypłaty pracownikom. Są też ludzie w Warszawie, którzy pozyskują klientów biznesowych, czyli tak zwane pozyskiwanie klientów na reklamy, na displaye i innego rodzaju usługi biznes to biznes. No i jesteśmy młodą spółką, tak naprawdę mamy 2,5 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i w tej chwili zatrudniamy ponad 120 osób, z czego większość jest zatrudnionych w dziale IT. Tak to wyglądało w czerwcu. Jeżeli chodzi, w tej chwili już nie ma aktualnych wyników GEMIUS-a, jeżeli chodzi o ilość odsłon. GEMIUS w pewnym momencie przestał te odsłony mierzyć wszystkim firmom, które mu po prostu za to nie płacą, dlatego opieramy się na historycznych danych akurat w tej prezentacji, ale mamy największą ilość odsłon generowanych w polskim internecie i jako taka ciekawostka mogę powiedzieć, że ilość tych odsłon przewyższa na przykład dwukrotnie ilość odsłon w całym czeskim internecie, jakie ostatnie statystyki gdzie znaleźliśmy. Jeżeli chodzi o unikalnych użytkowników, to jesteśmy numerem 2 lub 3. W zależności na którą statystykę się patrzy. Jeżeli patrzymy na statystykę GEMIUS-a, to pierwszy jest Google, drugi Onet i trzeci jesteśmy my. Infrastruktura w tej chwili wygląda, że to jest około 1100 serwerów, 130 macierzy dyskowych, w zależności od potrzeb wyposażonych dyski SAS i dyski SATA. W sumie daje to 520 terabajtów przestrzeni dyskowej dostępnej do systemów, czyli po zabezpieczeniu w zależności też od wymagań albo Ryzen 10, albo Ryzen 6. To jest cała infrastruktura spięta razem potrafi w szczycie wygenerować 8 gigabitów ruchu do sieci internet i jako taki kluczowy parametr, który jest często podawany przez inne duże sajty internetowe, jest to ilość requestów na sekundę w szczycie. I u nas to, jak widać, to jest 200 tysięcy na sekundę. W większości 99% oprogramowania, które wykorzystujemy do poświadczenia naszych usług, jest to oprogramowanie open source. Ten 1% to jest oprogramowanie, które napisaliśmy samodzielnie albo dokonaliśmy modyfikacji w oprogramowaniu open source'owym. Takie główne marki open source'owe, które używamy, to jest Nginx, Apache, Light, HTTP, oczywiście nieśmiertelny MySQL, Mancache jako system operacyjny to jest Linux Debian. No i może w tym wszystkim zabraknąć oczywiście load balancerów, jakim jest Serious i Taproxy, no i oczywiście Squid, który robi w niektórych elementach systemu jakieś tam zadania związane z cache'owaniem czy rewritingiem, bardziej inteligentnym rewritingiem URL. No i jak wspomniałem, też mamy ten 1% oprogramowania, tutaj napisałem sporo. Nie jest to sporo, jeżeli chodzi o ilość linijek kodu, ale sporo o ilość requestów, jakie to oprogramowanie obsługuje. Tak naprawdę tam, gdzie pisaliśmy własne oprogramowanie, zazwyczaj okazywało się, że rozwiązania dostępne na rynku nie są w stanie na skończonej ilości sprzętu obsłużyć naszego ruchu. Dlatego musieliśmy w pewnych miejscach dokonać mocno znaczących optymalizacji w kodzie, a to wiązało się z napisaniem po prostu własnego oprogramowania. Przepraszam, a na przykład takie oprogramowanie, które zmieniamy, przykład takiego oprogramowania, które było w kolejce, to było Chodziło o pytanie, jakie oprogramowanie zmienialiście?
No to jest na przykład Light. Light i Memcache. Tak jak Facebook opublikował wiele patchy do Memcache'a, tak my też na samym początku, przed tym jak Facebook zaczął intensywnie go rozwijać, też wysyłaliśmy kilka patchy do tego oprogramowania. Znaleźliśmy tych kilka błędów i między innymi mocno usprawniliśmy system autoinkrementacji wartości w Memcache'u. To wymagało dosyć sporej ilości poprawek. Ale to było na samym początku, jeżeli chodzi o Memcache'a, to w tym momencie do Memcache'a dawał się Facebook i tak pociągnął rozwój tego softu do przodu, że w tej chwili to jest niemal idealne oprogramowanie. Jedynym jego minusem w chwili obecnej jest brak persystencji danych, tam trzeba dodatkowe triki stosować. To jedno pytanie z mojej strony, czy wasze łatki poszły do Arduino? Kilka weszło, większość nie. No i tak naprawdę w mojej prezentacji chciałbym się skupić na odcinku systemu, całego systemu nie jestem w stanie w jakimś tam krótkim czasie opisać. Dodatkowo w tej chwili nie siedzę też mocno w bieżącym rozwoju, bardziej tak tylko nadzoruję i nie znam tego w 100% od środka. System zdjęć jest takim jednym z pierwszych systemów, z którym walczyliśmy, no i w którym brałem dosyć intensywny udział w jego projektowaniu, rozwijaniu i wdrażaniu. Dlatego najwygodniej mi jest go opisać i opowiedzieć, jakie wyzwania przed nami stawały w momencie, kiedy próbowaliśmy otworzyć ruch na naszym portalu, który generuje zdjęcia naszych użytkowników. No i geneza była taka, że wiadomo, jak każdy startup zaczyna, jest to po prostu startup internetowy, jest to po prostu zwykły serwer wirtualny, na którym jest odpalony jakiś kawałek kodu w PHP, który robi całą logikę. No i ten kod sobie rośnie, przychodzą nowi użytkownicy i w pewnym momencie się okazuje, że akurat w naszym przypadku okazało się, że już po pierwszym tygodniu, że serwer wirtualny ma takie pewne ograniczenie, że jest limitowana ilość danych, jakie można z tego serwera wirtualnego przesłać. W naszym przypadku okazało się, że tą roczny limit transferu, bo to był akurat serwer wirtualny na home.pl, wykorzystaliśmy w tydzień. Home ma taką przypadłość, że tam jest okres testowy. No i okres testowy trwa 2 tygodnie. No w pierwszym tygodniu okresu testowego wykorzystaliśmy cały roczny transfer. Home nam wystawił fakturę za następny rok, czyli mieliśmy za dwa lata z góry zapłacić. No i po następnych 2 dniach wykorzystaliśmy kolejny roczny transfer i doszliśmy do wniosku, że trzeba jednak znaleźć troszkę inne rozwiązanie. No i takim naturalnym rozwiązaniem była dzierżawa jakiegoś taniego serwera, czyli tani serwer w taniej serwerowni. Na początek to była tania serwerownia w Niemczech. No i odpaliliśmy sobie ten jeden serwer. Oczywiście zrobiliśmy skok wydajności, przybywają nowi użytkownicy. No i pojawia się kolejny problem. No i pierwszą taką naturalną reakcją, co zrobić, żeby ten serwer potrafił otworzyć więcej użytkowników, wtedy jeszcze za bardzo też nie myśleliśmy o balansingu, to wpadliśmy na super pomysł, że będzie jeden serwer, który będzie obsługiwał generowanie sporu strony HTML i MySQL-a, a drugi serwer, który będzie tylko serwował zdjęcia, bo jakimś tam przypływem super inwencji odkryliśmy, że najwięcej ruchu HTTP generują zdjęcia. No i tak wtedy wyszło, że mieliśmy dedykowany serwer, który obsługuje tylko zdjęcia. No i oczywiście na początku pojawił się problem, jak uploadować zdjęcia do tego serwera. No i naturalną ścieżką tutaj był oczywiście NFS, czyli proces PHP, który przyjmuje zdjęcie od użytkownika, jest uruchomiony na serwerze, który ma podmontowany po NFS-ie zasób, w którym znajdują się wszystkie zdjęcia. No i przez pewien czas to też było super, do momentu, aż ten pojedynczy serwer ze zdjęciami też zaczął mieć problemy z wydajnością i problemów było kilka. Tam pierwszy problem, na który się napotkaliśmy, to była wydajność dysków SATA, bo to oczywiście był tani serwer. No i postanowiliśmy, żeby dołożyć więcej serwerów. Tylko tutaj, dokładając więcej serwerów, okazuje się, że jeżeli tych serwerów jest 2 albo 3, to wszystko jest spoko, ale pojawia się problem, kiedy mamy na przykład 2 serwery PHP i wtedy każdy serwer PHP musi mieć podmontowany w trybie read-write każdy inny serwer ze zdjęciami. No i zaczynała się robić taka jakaś wielka kratownica przy 10 serwerach PHP i 8 serwerach, które serwują zdjęcia.
doszliśmy do wniosku, że trzeba znaleźć jakieś lepsze rozwiązanie tego systemu. No i oczywiście cały czas opieraliśmy się na open source, czyli zaczęliśmy poszukiwać jakiegoś open source'owego systemu, który potrafiłby nam to obsłużyć i znaleźliśmy taki system jak Mozilla FS. Może był to system wtedy dla nas nieznany, ale z racji tego, że korzystaliśmy już wtedy z Memcache'a, Memcache i Mozilla FS jest chyba rozwijany przez ten sam zespół, dlatego zdecydowaliśmy, że to pewnie też będzie dobry produkt. No i rozpoczęliśmy jego pierwsze wdrożenie i uruchomienie. Dla tych, którzy nie znają Mozilla FS-a, to zaraz będzie troszkę dalej, jak on działa. Generalnie system Mozilla FS okazał się dosyć dobrym systemem, bo pozwolił nam dojść do 160 serwerów, które trzymają zdjęcia użytkowników i one generowały około 3 gigabitów ruchu. Także wszystko to były tanie serwery, jeden procesor Dual Core z dyskami SATA, z dwoma dyskami SATA. A czy możesz powiedzieć po roku, ile mniej więcej użytkowników żeście obsługiwali? Bo tak z tego co widzę... Z tego co widzę, to tak naprawdę lecimy przez czas, w jaki żeście obsługiwali klientów. Bo to podejrzewam, że tak to wyglądało, że właściwie z tego, co znam historię, nasza klasa przez jakiś czas właściwie nie schodziła z pierwszych stron, tak mówię, gazet i nie tylko gazet. I to było widać, dlatego że na początku wszyscy mówili, że no, jakoś tak to nie do końca działa i z tego, co widzę, to żeście z tymi użytkownikami walczyli. Oni przychodzili, a wy żeście ich męczyli cały czas. Powiedz mi, ile po tym pierwszym roku mniej więcej użytkowników żeście obsługiwali? Bo cały czas widzę, że to są rozwiązania, no jakby nie patrzeć, z którymi żeście razem rośli. Pierwszy rok to był tak naprawdę od roku 2007 do końca roku 2008 i pod koniec roku 2008 mieliśmy około 6 milionów użytkowników. Tak naprawdę od września 2008 to wtedy był właśnie ten okres, kiedy nasza klasa nie schodziła z czołówek gazet i telewizji i były dni, kiedy notowaliśmy po 500 tysięcy, 600 tysięcy nowych użytkowników dziennie. No właśnie tu jest problem, bo w tamtym czasie nie robiliśmy takich statystyk. Znaczy ciężko powiedzieć, no w tamtym czasie było nas 5 osób i bardziej skupialiśmy się na tym, co zrobić, żeby w ogóle strona działała, niż zastanawiać, ile tych użytkowników naprawdę jest. Statystyki z ilością jednocześnie zalogowanych użytkowników wprowadziliśmy tak naprawdę dopiero w styczniu, albo w lutym. Znaczy to było w styczniu 2000, albo przepraszam, w maju 2008 roku wprowadziliśmy statystyki, ile mieliśmy jednocześnie zalogowanych użytkowników. Ale w maju 2008 roku to już wtedy mieliśmy około 12 milionów użytkowników aktywnych, czyli takich, którzy się w ciągu miesiąca przynajmniej raz zalogowali. No i dopiero wtedy się okazało, że dziennie mamy jednocześnie mamy zalogowanych 350 tysięcy użytkowników. Ale to dopiero od tego momentu znaliśmy te informacje. Pewnie niewiele osób było, które nie słyszały o nas przez pierwsze działanie. Chyba istotne. No i jak już zaczęliśmy rozwijać ten Mozilla FS, to był system, który generalnie opierał się na agentach zainstalowanych na iluś tam serwerach. Te agenty były odpowiedzialne za przyjęcie zdjęcia i późniejsze jego serwowanie. Do tego był centralny serwer, tak zwany tracker, który miał bazę wszystkich zdjęć i URL-i, pod jakimi są one dostępne. I oczywiście baza ta była MySQL, a sam kod trackera był napisany w Perlu. No i on miał taką bardzo dużą niedogodność, że na każdy jeden request zdjęcia ten tracker odpalał dedykowany proces. W momencie, kiedy 10 tysięcy czy 20 tysięcy użytkowników naraz chciało obejrzeć jakieś zdjęcie, wymagało to uruchomienia 20 tysięcy procesów w Perlu. No i tutaj przez moment wpadliśmy na pomysł, że napiszemy własny kod trackera,
w języku C, który będzie działał na zasadzie Nginx, czyli asynchronicznie, i będzie to obsługiwało wszystko jednym procesem, dzięki czemu nie będzie problemu z ilością pamięci na maszynie, który jest każdemu procesowi przydzielany. No i to też rozwiązanie się okazało wspomóc system Mozilla FS przez chwilę. Potem, jak już mieliśmy tego własnego trackera, wpadliśmy na pomysł, że przecież nie musimy się zawsze pytać bazy, ale możemy też kaszować w pancache informacje o już dostępnych, o już pobranych z takiej bazy informacjach i te informacje wykorzystywać przy serwowaniu tych zdjęć. To też przez pewien okres czasu pomogło. Niestety wraz ze wzrostem ilości użytkowników i ilości zdjęć, jakie oni dodawali, jak i częstości wyświetleń takich zdjęć, okazało się, że to rozwiązanie też niewydajne, bo ta centralna baza MySQL miała wieczne problemy z wydajnością. Tutaj spróbowaliśmy to zreplikować. Niestety pojawił się kolejny problem, czyli z lagiem w replikacji MySQL-owej. Tutaj też zrobiliśmy drobne obejście z użyciem memcache'a, ale koniec końców okazało się, że w momencie, kiedy jedna z tych maszyn, którą replikowaliśmy, ulega awarii, to wydajność całego portalu spadała do takiego niskiego stopnia, że zdjęcia się po prostu nie wyświetlały. Dlatego zdecydowaliśmy się w tym momencie jakiś bardziej zaawansowany system skonstruować, który nie wymagałby centralnej bazy o przechowywanych zdjęciach przez użytkowników. No i takim głównym bodźcem, który nas przekonał do tego, żeby taki system zaimplementować, było to, że w pewnym momencie w firmie pojawili się inwestorzy, co za tym idzie pieniądze na inwestycje, i było nas w końcu stać, żeby odejść od taniej serwerowni, zainwestować w własną infrastrukturę, która działałaby o wiele bardziej przewidywalnie, do tego znacznie bardziej pozwalałaby nam ingerować, w jaki sposób ta infrastruktura jest zbudowana i na jakich komponentach. W szczególności chodziło nam o wykorzystanie bardziej wydajnych dysków SAS w niektórych elementach systemu, jak i procesorów o większych możliwościach, czyli procesory Xeon zamiast zwykłych dual core'ów intelowych, desktopowych. A powiesz nam, kiedy przyszli? Pierwsi inwestorzy się pojawili pod koniec roku 2007. Tylko tam, no tak naprawdę pieniądze od nich się pojawiły w styczniu-lutym. Styczeń-luty 2008 to były pierwsze pieniądze, które realnie można było w coś zainwestować bez obawy o utratę płynności pozwalającej wypłacenie pensji pracownikom. A wcześniej? A wcześniej, no wcześniej tych pieniędzy było tylko, tyle było na wypłaty, nic więcej. A skąd były wcześniej? Z reklam. Głównym źródłem sukcesu na początku w naszej klasie to był Google AdSense, także to główny przychód pieniędzy. Tam oczywiście też były pewne problemy, bo to jest 3-miesięczne opóźnienie z wypłatami, ale w pewnym momencie, jak to się ustatkowało, to był w miarę stabilny przychód finansowy. No i zaczęliśmy się przenosić do tej własnej serwerowni, zaczęliśmy kupować serwery, no i domyśliliśmy sobie taki system, który opierałby się na takich założeniach, że każdy użytkownik co miesiąc dostaje odnawialny limit transferu zdjęć, jaki może wgrać na naszą stronę, czyli co miesiąc może wgrać powiedzmy dodatkowe 10 MB swoich zdjęć, bo chodziło o to, żeby cały czas pojawiały się nowe zdjęcia, bo jak wiadomo, zdjęcia są główną usługą, które napędzają zainteresowanie użytkowników tym portalem, no i musiały się pojawiać. W momencie, kiedy kazalibyśmy użytkownikom kasować stare zdjęcia, dla wielu z nich zapewne byłoby to bardzo skomplikowana operacja, a wielu z nich po prostu nie chciało tego wykonywać. No i tam cała masa dodatkowych gadżetów, jak komentowanie, polecanie, grupowanie zdjęć w albumy, czy przypinanie pinezek, co de facto jest tak, była już naprawdę w tamtym czasie standardem w internecie, ale my to wszystko odkrywaliśmy. No i oczywiście słynne powiadomienia, czyli jeżeli ktoś z naszych znajomych doda zdjęcia, to informowaliśmy wszystkich jego znajomych, że zostało dodane nowe zdjęcie i można sobie obejrzeć, co tak naprawdę generowało 90% ruchu naszych późniejszych statystyk.
No i na naszym portalu tak naprawdę rozróżniamy trzy rozmiary zdjęć. Jest to zdjęcie, które jest, zdjęcia, które są najczęściej oglądane, czyli miniaturki. Te miniaturki generują około 90% całego ruchu, przy czym przy miniaturkach jeszcze jest taki bajer, że 90% ruchu całego zdjęciowego to są miniaturki, a 85% z tych miniaturek to są zdjęcia dodane w ciągu ostatnich 2 godzin. Także najnowsze zdjęcia generują najwięcej ruchu, to są oglądane przez największą rzeszę ludzi. No i dodatkowo mamy jeden standard zdjęcia przeskalowany tak, aby mieścił się w ramce na naszej stronie. Jeżeli komuś zależy, to sobie może obejrzeć zdjęcie w oryginalnym formacie. W racji tego, że tych zdjęć jest dodawana ogromna ilość, nie możemy, te zdjęcia były oglądane w bardzo dużej ilości, nie można było tego przeskalowywania wykonywać online, dlatego zdecydowaliśmy się, że taniej będzie po prostu kupić więcej przestrzeni dyskowej i trzymać te zdjęcia w 3 różnych wersjach, niż za każdym razem, gdy ktoś się żąda, przeskalowywać się do odpowiedniego rozmiaru. Objętościowo, terabajt miesięcznie to jest dla tych zdjęć, a dziennie to nie pamiętam w tej chwili tych statystyk. Czy to trzymacie cały czas? Tak, znaczy jeżeli użytkownik wprost nie zaznaczy, żeby usunąć to zdjęcie, to nie jest ono usuwane. Ale no przy wejrze taniejących, znaczy dysków dwuterabajtowych, to już nie jest wyzwanie. Gdzie jest teraz w tej chwili? Dysków? Danych. A danów, znaczy danych mamy, samych zdjęć mamy, nie licząc kopii zapasowych, takich innych wybrali, to jest około 90 terabajtów. Tak, to jeszcze. Czy rozwiązujecie jakiś problem zabezpieczania zdjęć usuwanych pod kątem jakichś materiałów dowodowych? Nie wiadomo, czy użytkownik dowodu przyjdzie tam wstać. Znaczy generalnie jest tak, że wszystkie usunięte zdjęcia, jeżeli użytkownik nie wpisze pewnej klauzuli, bo jak wiadomo zdjęcie od pewnego czasu w Polsce to się z daną osobową, to zabiera wizerunek. I jeżeli użytkownik nie dopisze pewnej klauzuli z prośbą o usunięcie tego zdjęcia, to zdjęcie jest archiwizowane do późniejszych ewentualnych celów związanych tam ze służbami, które mają uprawnienia do wglądu w takie dane. Czyli tam policja, prokuratura, CBA, CBS, wszystko. Więc. Tak, takie są wymagania ustawowe, jeżeli chodzi o przetwarzanie danych osobowych. A zdarzyła Wam się awaria, żebyście musieli to wszystko odtwarzać? No właśnie, jest system zrobiony w taki sposób, że jest kilka kopii każdego zdjęcia i generalnie zakładamy, że przy tej skali rozwoju awarie są czymś normalnym. Nie staramy się ich unikać, tylko mieć narzędzia i sposoby, żeby je szybko rozwiązywać, albo robić system tak, w taki sposób, aby użytkownik nie widział tej awarii. To jest główne założenie, które od tego czasu przyświeca przy budowaniu naszego wspaniałego systemu. A to jak odtworzyć szybko 90 terabajtów? No właśnie nie da się odtworzyć, dlatego trzeba mieć kilka kopii. Potem my mamy rozwiązane w taki sposób, że każde zdjęcie jest w 3 kopiach, w jednej kopii produkcyjnej, w jednej kopii backupowej. Zdjęcia są podzielone na tak zwane strefy i każda strefa zawiera ileś tam milionów zdjęć, przy czym te wszystkie ileś milionów zdjęć jest zapisane w jednym pliku i zazwyczaj jak zdarza się awaria, to awarii ulega ileś tam zon, nie wszystkie zony naraz, bo to wtedy musiała być jakaś katastrofa i po prostu ileś tam tych zon odtwarzamy. Jeżeli ulega kopii, to awarii ulega jedna z kopii produkcyjnych, wtedy automatycznie system się przełącza na drugą kopię produkcyjną, a tą kopię produkcyjną, którą utraciliśmy, odtwarzamy z kopii backupowej. Proszę bardzo, jeżeli utrzymujecie na przykład 100 milionów zdjęć w jednym pliku takiego, z tym pliku używacie? Znaczy każde zdjęcie nie jest osobnym plikiem w systemie plików takim jak XFS albo X3. Jest plik na systemie plików XFS, który zawiera ileś tam milionów plików w sobie. A jak system rozpoznaje, czy plik jest uszkodzony, czy nie? Nie ma do niego dostępu fizycznego, blokowania? Generalnie jest osobna baza, która trzyma. W tym pliku wiadomo, są sekwencje, jest osobna baza, która
trzyma spis danego zdjęcia, jego sequence w filmiku, jego rozmiar i suma kontrolna. Jeżeli ta suma kontrolna się nie zgadza, to znaczy, że akurat to zdjęcie jest uszkodzone. Jest sprawdzane, czy raz na ileś tam requestów? Generalnie przy wyświetlaniu zdjęcia do użytkownika, no i w momencie, kiedy taka sytuacja się zdarzy, jest generowany odpowiedni trap w tym monitoringu, no i potem jest to przeznaczone do analizy ręcznej. Znaczy, rocznie wymieniamy, co zeszły rok statystyka to jest 140 parę dysków, przy czym to są... Znaczy, to są dyski z Gate'a, ale to jest bardzo mały procent ogólnej liczby dysków, które posiadamy i codziennie wykorzystujemy, bo w tej chwili mamy 130 8 razy 16 dysków, także dużo. Ja mam takie pytanie, czy nie używacie w ogóle systemu takiego? Akurat do backupowania zdjęć nie, bo czas odtworzenia no nierealne jest odtworzenie tak dużej ilości danych z tasiemek. Tasiemki używamy do backupowania danych osobowych, użytkowników. Na wszelki wypadek, gdyby coś się stało z naszymi obiema serwerami. Wtedy do tego wykorzystujemy tasiemki, ale zdjęcia no niestety przyjęliśmy takie założenie, że mamy je w trzech kopiach i dbamy o to, żeby przynajmniej jedna kopia zawsze była zabezpieczona, jeżeli jakaś już totalna katastrofa jest. Ale to macie kiedy serwerownie? Mamy generalnie dwie serwerownie produkcyjne, z których świadczymy produkcyjnie usługi. Dodatkowo mamy jeszcze w kilku mniejszych serwerowniach zlokalizowane systemy, które trzymają backup danych na wszelki wypadek. No właśnie, wracając do tego systemu zdjęć. Głównym problemem, którym borykaliśmy się z Mojang FS-em, to było to, że Mojang FS miał taką przypadłość, że jak dodawaliśmy nowe węzły do klastra, to na te węzły trafiały wszystkie nowe zdjęcia i automatycznie powodowało to, że te węzły były najbardziej obciążone. Dlatego przy projektowaniu własnego systemu zdjęć postanowiliśmy go zbudować w taki sposób, aby on równoważył to obciążenie, czyli żeby wszystkie, każde nowe zdjęcia trafiały porówno na każdy z węzłów w takim systemie. Zależało nam na bardzo mocnym rozbudowaniu mechanizmów cache'ujących, tak aby jak największą ilość danych można było zapisać na dyskach SATA. No bo jak wiadomo, stosunek ceny do gigabajta na dysku SATA jest w tej chwili najbardziej efektywny. Minimalizacja ilości operacji dyskowych potrzebnych do czytania pojedynczego zdjęcia. System oczywiście prosty w obsłudze, rozbudowie, migracji, no i możliwość lokalizacji każdego z elementów systemu w różnych serwerowniach, tak aby można było mieć na przykład jedną produkcyjną kopię w jednej serwerowni, drugą produkcyjną kopię w drugiej serwerowni i bez problemu w locie przełączać się pomiędzy symulowaniem zdjęć z nowych pomiędzy różnymi serwerowniami. Jaką w tej chwili macie trafialność cache? Powyżej 90%. No i oczywiście możliwość odtworzenia całego systemu w skończonym czasie po klęskach żywiołowych, przy czym akurat w naszym przypadku skończyło się to tym, że trzymamy wszystkie zdjęcia na dyskach pogrupowane zony i jak coś wybuchnie bomba w jednej z tych serwerowni, no po prostu kupujemy sprzęt i przebywamy te wszystkie zdjęcia z tych macierzy backupowych na macierze produkcyjne. No i oczywiście bezpieczeństwo danych. Jak wiadomo, chodzi o to, żeby użytkownicy czuli się, że zdjęcia, które umieścili na naszym portalu, są bezpieczne. Nie, znaczy całą replikację w całym systemie realizujemy za pośrednictwem własnego programowania, bo jeżeli chodziło o replikację, to był problem, że standardowe mechanizmy replikacji, zarówno tej blokowej,
jak i aplikacyjne, na przykład w MySQL nie gwarantowały spójności danych pomiędzy różnymi nodami, bo przy takich rozproszonych systemach dane tego samego typu rozproszone są przy kilku, po kilkunastu serwerach, a niestety PHP obsługuje czegoś takiego jak transakcje rozproszone. No i sporą część właśnie tej logiki transakcji rozproszonych musieliśmy zaimplementować samemu. Czyli tak naprawdę mamy zaimplementowane w PHP dużo mechanizmów replikacji, które powinny robić warstwy niższe, ale nam bardzo zależało na spójności danych. Jakich technologii deweloperskich, języków programowania używacie i gdzie? W którym miejscu? Tak, bo jeżeli chodzi o języki, to znaczy używamy szerokiego spektrum technologii, wszystko zależy od miejsca, w którym je wykorzystujemy, no i do tworzenia aplikacji frontendowych, czyli aplikacji, które generują bezpośrednio sam kod HTML strony Google, wykorzystujemy standardowo PHP. Mamy do tego w tym PHP napisanego własnego gigantycznego frameworka, który zdecydowanie spowalnia renderowanie się takiej strony, ale umożliwia bardzo szybki rozwój nowych funkcjonalności w portalu i zapobiega bardzo wielu błędom podczas tworzenia programowania przez niedoświadczonych programistów, a w pewnym momencie czasu nie dało się już zatrudnić więcej doświadczonych programistów i musieliśmy też zatrudnić sporą grupę młodych programistów, którzy pracują u nas, tak naprawdę musieli się uczyć programowania na taką skalę. Teraz w warstwie backendowej, czyli tam, gdzie napisaliśmy własne systemy cache'ujące, które zastąpiły memcache'a, wykorzystujemy C++. Mamy też na przykład własny komunikator, który jest napisany w Erlangu, czyli ta warstwa backendowa jest napisana w Erlangu. No i ostatnio rozwijamy platformę dla aplikacji deweloperów trzecich, czyli tak zwane w skrócie API. I akurat API mamy zrealizowane w Javie. To jest tak pokrótce przegląd. Planujecie otworzyć ten framework? Framework raczej nie, bo jest bardzo specyficzny do naszego portalu i nie przyniósł go nikomu żadnych korzyści. A ilu was jest, jeżeli chodzi o programistów? Zespół rozwoju programowania to jest około 80 osób w tej chwili. Systemu kontroli wersji używacie do 80 osób? SVN-a używamy. Kiedyś była... Godzicie to wszystko razem? No, jest generalnie taka osoba, która się nazywa, każdy deweloper ma tak naprawdę swojego brancha i jeżeli już potem dochodzi do release'u software'u na środowisko produkcyjne, to jest osoba, która pełni tak zwaną funkcję release managera, no i ona jest odpowiedzialna za merge'owanie tego wszystkiego, dlatego jest taka dedykowana osoba, bo to jest bardzo żmudne zajęcie przy takiej ilości osób. Planujecie ewentualnie wypuszczanie wersji produkcyjnej poprawki, albo... Znaczy, to właśnie... Bo to jest taka sytuacja, że każdy z deweloperów musi być świadom tego, że może popełnić ewentualnie jakiś błąd, no? Tak, znaczy procedura release'u w ogóle nowej wersji na produkcję jest taka, że najpierw jest... Każdy z deweloperów ma swoje dedykowane środowisko deweloperskie, na którym tam rzeźbi. W momencie, kiedy jest pewien, że to, co stworzył, nadaje się do wpuszczenia na wersję środowiska testowego przedprodukcyjną, to wtedy za pośrednictwem takiego release managera konsultuje z nim czas, kiedy taki, czy tak naprawdę synchronizuje, bo ten release manager ma w głowie wszystkie release'y, które są nadchodzące, no i próbuje dopasować ten kawałek kodu, który akurat został napisany, do jakiegoś update'u, który będzie najmniej konfliktowy, albo będzie najmniej ingerował w tą część kodu, gdzie on akurat wykonał jakąś pracę. No jak już uda się znaleźć takie miejsce, to wtedy jest wrzucane na środowisko przedprodukcyjne testowe. Tam testerzy odpuszczają testy automatyczne, testy manualne, wyszukują ewentualnie jakieś niespójności, czy obserwują błędy generowane przez, które są widoczne w syslogu. W momencie, kiedy takie testy są zakończone, to jest zazwyczaj na dzień czy dwa przed finalnym release'em na produkcję. Ta część kodu jest zamrażana i o godzinie 6 rano dokonujemy uploadu już na finalne środowisko produkcyjne. Trzymamy się zasady, że są trzy próby.
jeżeli za trzecią próbą nie uda się wrzucić kodu, który nie działa gorzej niż ten, który był przed, to taki kod jest uznawany za produkcyjny i wtedy kończy się update. Przy czym trwa to nie dłużej niż do godziny 8. Jeżeli do godziny 8 nie uda się wrzucić kodu z poprawkami, które eliminują wszystkie odkryte błędy, po wrzuceniu na produkcję wtedy update jest cofany i odchodzi, zachodzi tak naprawdę cały ponowny proces release. Tutaj kolega się pytał, co z takimi update'ami, które dezaktualizują informacje w memcache'u. Znaczy mamy to środowisko przedprodukcyjne, na którym większość takich błędów wychodzi, bo mamy testy zautomatyzowane, które generują jakiś tam workload. Do tego sam framework, który obsługuje połączenia z memcache'em, ma zaimplementowanych wiele mechanizmów obrony przed tym. Szczegółów nie znam, bo tu się są dosyć nowe dzieje, a ja już od dłuższego czasu w ogóle nie siedzę w dewelopencie oprogramowania, ale to był jeden z naszych głównych problemów na samym początku. Wyczyszczenie memcache'y z informacji, które były potrzebne do szybkiego działania portalu. A w przypadku na przykład, jak dokładacie nowe jakby serwery do serwerowni, prawda, to używacie prawdopodobnie tych serwerów też jako składowisko memcache. Część pamięci przecinacie i... Znaczy akurat to właśnie kolega się pyta, co robimy, jak dodajemy nowe serwery memcache, tak? Do klastra na przykład. Nowe na przykład funkcjonalności w serwisie, które mogą memcache jakby obciążyć, tak, że serwis praktycznie nie działa, prawda? Bo są informacje, które wpływają, część informacji, no, które u nas... Okej, okay. Znaczy akurat tego problemu nie doświadczyliśmy, a to wynika z tego, że serwery memcache mają tak dużą ilość pamięci RAM, bo u nas był główny problem z tym, że sam procesor na memcache'ach nie wyrabiał, bo był jeden taki bardzo znany problem, że jest takie coś jak soft IRQ na Linuxie, nie wiem czy ktoś kojarzy, o co chodzi z soft IRQ i ruchem sieciowym. Ktoś kojarzy? Generalnie jest tak, że na procesorach wielordzeniowych ruch sieciowy jest obsługiwany przez soft IRQ, a to soft IRQ może maksymalnie wykorzystywać tylko jeden rdzeń na takim procesorze, bo jest przybindowany do jednego rdzenia. To są jakieś wewnętrzne sztuczki w kernelu, które powodują, że niestety jak mamy 8-rdzeniowy procesor i kartę sieciową, która nie używa mechanizmu MSIX, który generuje kilka przerwań dla jednej karty sieciowej, nie jesteśmy w stanie wykorzystać w 100% mocy procesora. No i u nas ten problem się wielokrotnie pojawił, bo kilkaset megabitów ruchu takiego memcache'owego, ogromnej ilości małych pakietów przez niego się przesuwały, no i po prostu przerwanie zabijało cały jeden rdzeń. No i na początku, jak jeszcze nie było tych kart z MSIX, to dostawialiśmy tych serwerów ogromnej ilości. Było tak, że tak naprawdę skalowaliśmy się nie do tego, że brakowało nam pamięci RAM, tylko do tego, że brakowało nam procesora. I to doprowadziło do takiej kuriozalnej sytuacji, że tak naprawdę serwery memcache nigdy nie osiągają 20% zajętości pamięci RAM. Mam pytanie od naszego gospodarza. Jak to jest z tym śledzikiem? Usuwać czy nie usuwać? Znaczy są specjalne kody. No i te kody można znaleźć na śledziku. Znaczy AMD to jest generalnie coś na G, bo kiedyś daliśmy się skusić. Kiedyś daliśmy się skusić właśnie temu vendorowi i kupiliśmy to procesory i to była najgorsza decyzja inwestycyjna, jaką kiedykolwiek w życiu wykonaliśmy. No, porównując to do Xeonów, no jeżeli chodzi tak naprawdę o obliczenia typu PHP i maszyna pod memcache, to AMD jest stolizne. Wynikało to może nie wiem, z płyt głównych, ale generalnie Xeony z naszego doświadczenia potrafiły kilka razy szybciej działać. Kilka razy więcej przeczytać pakietów i kilka razy więcej przyjmować połączeń niż taka sama maszyna na AMD. To samo. Z jakiego vendora korzystasz? Z jakiego hardware'u i do maszyny?
Do macierzy korzystamy z takiego super inwentora, pewnie nikt go nie zna, ale jeżeli ktoś zna, to proszę podnieść rękę, jak Promis. Okej, czyli jest kilka osób, a z serwery jest taka pewna, dużo znana marka na H, nie wiem, czy ktoś zna. Hitachi? Dwuliterowa. No to jest, jest to, są to HP. Skusiliśmy się dlatego, bo w momencie, zdecydowaliśmy się w pewnym momencie na technologię LED-ową, bo u nas był, chcieliśmy kiedyś oszczędzać na miejscu w szafach. Bo kiedyś nam się wydawało, że miejsce w szafie jest najdroższe, teraz już wiemy, że nie, bo najdroższy jest prąd. Ale to pozostało. Nie, no czyli jeśli chodzi o serwerowych, no jak, nie pamiętam jak się nazywały te procesory, które były przedstawione do tych, do Harpy Townów, ale no nie pamiętam. W każdym razie zaczynaliśmy od tych procesorów Xeonów 50 serii 54, 5400 i tam w zależności jakie taktowane, no i AMD nam kilka różnych modeli dawało, jedne nawet kupiliśmy, no i niestety to było szkodliwe. Rozumiem, że kupiliście i macie w domu. Słucham? Jeżeli ProMice, to czym gada na zewnątrz? Fiber Channel. Nie, ale tak. To jest 3 kapitału, bo internet. Tak, znaczy ruch do internetu, to system 5 generuje 3,5 kapitału ruchu do internetu. No, na styku do sieci mamy routery Cisco 7600, które o dziwo u nas działają. A w środku sieci, LAN tego ruchu jest zdecydowanie więcej. Głównym winowajcą zabijającym większość aplików pomiędzy switchami są niestety mancache, no bo to one tak naprawdę przetrzymują większość danych i obsługują większość requestów. Kiedyś jak robiliśmy sobie taki wspaniały wykres, który stakował pasmo na wszystkich portach, to wychodziło około 90 gigabitów tego ruchu w sieci. Na gigabicie jeszcze, na multilinkach tam. Robiliśmy, mamy po prostu jeden VLAN na 8 linkach, drugi VLAN na kolejnych 8 linkach. I w taki sposób udało nam się to rozglądać tam. W przyszłości chcemy to zamienić na 10 giga, ale to są odległe plany. Na razie ten gap po pewnym okresie niestabilności zaczął nam wystarczyć. Testowaliśmy dużo rozwiązań. Testowaliśmy... Testowaliśmy rozwiązania firmy F5. Crescendo, Citrix. No i oczywiście wszystko jest fajnie, działa. Akurat w Crescendo to może nie działało, ale w podstawowych przypadkach działa. Tylko jest tak naprawdę kwestia ceny. Bo my zrobiliśmy sobie takie porównanie. Farmy serwerów na LVS-ie i na Haproxy. Ile potrzebujemy takich serwerów? Ile to kosztuje? No i potem ile potrzebujemy load balancerów od F5 albo od Citrixa, żeby obsłużyć nasz ruch. No i różnica w cenie była czterokrotna na korzyść ludzi oczywiście. Serwerów, drogich serwerów blade'owych. Także tak to wygląda z load balancerami. Oczywiście wiadomo, nie dają tylu bajerów dostępnych po jednym kliknięciu. Nie wspierają hardware'owo szyfrowania SSL-a, zipowania. Tak, też można to kupić, ale my kiedyś zrobiliśmy sobie statystykę na serwerze PHP, ile czasu procesora zajmuje mod ZIP w porównaniu do tego, ile zajmuje interpreter PHP i doszliśmy do wniosku, że lepiej skupić się na optymalizowaniu kodu PHP niż na kupowaniu SSL-a. A propos kodu PHP, czy nasza klasa myślała kiedyś, żeby przejść na jakiś inny język ewentualnie? Tak,
półtora roku temu byliśmy na tyle jacyś nieświadomi i coś nas jakąś blokowało nasze dojście do świadomości i myśleliśmy, że przyjdziemy na jawę. Ale... Możesz wstać, bo reszta nie słyszy. Nie, właśnie. Bardzo nie lubię wstawać i mówić w ten sposób, ale zastanawiałem się, czy myśleliście o przesiąku na Python. Na co? Na Python. Znaczy, generalnie na naszym etapie, generalnie jesteśmy w PHP i chcieliśmy przejść na początku na Java, więc myślimy, wiadomo, nie przepiszemy od razu całego kodu, bo to jest zupełnie nierealne, to zrobimy sobie taką sztuczkę, że będziemy pisać wszystko nowe w Javie i tylko jakimś wspaniałym interfejsem komunikowym zrobić jakieś gapy pomiędzy Javą i PHP. Myśleliśmy o web serwisach, w ogóle jakiś Drift czy coś takiego. Jest bardzo dużo sposobów interkomunikacji pomiędzy dwoma językami programowania, ale wszystko się rozbijało o wydajność tego programowania. Nasze testy po prostu pokazywały, że ta wydajność w momencie interakcji pomiędzy takimi systemami od razu tracimy tą całą wydajność, którą na przykład zyskujemy na aplikacji Java albo na aplikacji napisanej w jakimś innym szybszym języku. Co naszą klasę najbardziej boli w PHP? Znaczy to, że mamy 700 czy 800 serwerów PHP, żeby wygenerować ten kod, no jest to bardzo nieoptymalny język, jeżeli chodzi o aplikację, bardzo rozległą aplikację i PHP ma tak naprawdę taką przypadłość, że czym więcej linii w kodzie, tym się wolniej wykonuje. I z poprawnością kodu, ale i jego wydanie. Tak. Tak, znaczy akurat w tej chwili to testujemy, tylko niestety my napisaliśmy kilka modułów C PHP, żeby takie ewidentne rzeczy, które wychodziły na debugerach, pozwalały przyspieszyć cały serwis, czyli zredukować się od serwerów PHP. I teraz dzięki tym sztuczkom mamy utrudnione przejście na ten system. Tutaj właśnie widzę, że jest koniec czasu, także jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to... Ja mam jeszcze jedno pytanie, a propos tego systemu przygotowywania zdjęć, czy tam istnieje możliwość kasowania zdjęć? Jest tak, że kasowanie zdjęć jako takie nie jest wspierane, tylko pewien blok danych może być oznaczony jako skasowany i potem raz na jakiś czas powinna się dokonywać kompaktacja tych plików ze zdjęciami. Ona się zazwyczaj dokonuje, jeżeli ktoś sobie wprost zażyczy, powołując się na ochronę danych osobowych o usunięcie takich danych. Często macie tego typu requesty, bo to wiem, że był zawsze straszliwy problem, żeby właśnie te dane usunąć. Nie ma, w tej chwili jest mało takich requestów. Jeszcze było jakieś pytanie z sali tam, z dala. Jakie rachunki za prąd płacicie? Znaczy nie mogę powiedzieć, ale znaczy kosztuje to więcej niż serwerowe. A tak set za to właśnie? Może. Znaczy dużo. Znaczy teraz jest tak, że może inaczej. Miejsce w serwerowni jest tańsze niż prąd. A rząd wielkości i cóż... Jakie auto za rachunku? Znaczy, ale jedną informację mogę podać, bo to akurat nasz dział marketingu gdzieś widziałem, podawał. To jest średnie zużycie 500 gospodarstw domowych w Polsce. Tyle zużywamy prądu miesięcznie. W takim razie, czy walczycie z tym jakoś aktywnie? Znaczy, walczyć można na dwa sposoby. Jeden sposób, który staramy się wdrażać, znaczy, którego pilnujemy, czyli wykorzystywać rozwiązania energooszczędne, czyli dyski SSD, energooszczędne procesory i serwery budowane w energooszczędny sposób, czyli takie, które nie używają zasilaczy 230V, tylko są myślane bezpośrednio ze światła stały. No to jest jedyna rzecz, którą możemy zrobić, a druga rzecz to już jest tak naprawdę dział rozwoju oprogramowania, który może projektować rozwiązania, które potrzebują mniej serwerów, to jest najlepsze. Jak macie dysków SSD,
Kilka mamy typów. Mamy kilka typów tych dysków SSD. Część dysków używamy bezpośrednio w serwerach. Część dysków w macierzach Promis. A też są takie karty, które w sumie nie są dyskiem SSD, a kartą PCI Express Fusion IO. Nie wiem, czy też ktoś kojarzy takie technologie. Jest to po prostu karta PCI Express z dużą ilością chipów SSD. I jej pierwszą i najważniejszą właściwością jest to, że za 10 tysięcy złotych dostaje się 160 GB przestrzeni, która daje około 30-40 tysięcy IO-ów randomowych. No co jest ilością powalającą. Jest to prawie wydajność pamięci RAM, przy czym te dane zapisane na tej karcie Fusion IO są zapisane w trwale. A jak awaryjne są te karty? RAM? Jak awaryjne są te karty? Generalnie cała technologia SSD u nas jest w miarę bezawaryjna. Do tej pory uszkodziła nam się słownie jedna karta, ta Fusion IO. Mają tylko jedną przypadłość, że trzeba raz na jakiś czas wykonywać formatowanie niskopoziomowe, żeby uzyskać wcześniejszą wydajność, bo tam zachodzi... To też zależy od... Nie mierzyliśmy ilości operacji, które są wykonane. W jednych, ale akurat, żeby takie coś zaszło, ale w jednych systemach to jest miesiąc, w takich mniej intensywnych to nawet 3-4 miesiące. Generalnie używamy tego w miejscach takich, gdzie dane są w miarę nie boli nas, jak po prostu te dane całościowo skasujemy i potem odtworzymy, a bardzo nam zależy na jednostkowej wydajności. Znaczy generalnie większość programistów... Większość, znaczy ci pierwsi programiści pracują na Linuxie, większość na Windowsie. Wiem, że prawdopodobnie, nie wiem czy jest Zend na Linuxa, przepraszam, ale duża z nich używa Zenda. Jest, jest, jest. O jest. Chciałem jeszcze jedno pytanko, bo to było najskorsze chwilę. Testowaliście replikację, czyli rozwiązania klasterowe też? Jeśli tak, to znaczy, kiedyś NDB to się nazywa, tak? Tak. I to było 2 lata temu, i to był wczesny etap developmentu i okazało się, że typy danych w tabelach, które wykorzystujemy, nie są wspierane w NDB. I przestaliśmy testować. Czemu moje spojrzenie? Właśnie ta historia, dlaczego mam MySQL, a nie Postgresa, jest o tyle ciekawa, że to wyglądało tak, że w momencie, kiedy chłopaki odpalali pierwszą wersję swojego serwisu, to konto w home.pl z MySQL było o 5 zł miesięcznie tańsze. A potem już się nie dało tego zmigrować. Kiedyś analizowaliśmy, ale... Chodzi o Oracle. Czy myśleli o przejście na Oracle? Tak, tam jest... Mają Oracle, co też mają. Dostaliśmy wycenę na tą Open License, coś takiego, nie pamiętam, czyli licencja otwarta, że używamy ile chcemy i po 3 latach zapłacimy za to, co używaliśmy. Ale się spytaliśmy, ile zapłacimy przy tylu serwerach i poznaliśmy kwotę, to doszliśmy do wniosku, że... Przebiło prąd. Nie będzie za prąd zapłacić. Tak. To kiedy budujecie elektrownię? Czy stosujecie taką metodę oszczędzania energii w stylu w nocy, powiedzmy, gdy load na całej stronie jest mniejszy, to wyłączyć część serwerów, albo coś w tym stylu? Znaczy, są takie pomysły, tylko jest taki problem, że niestety te serwery są generalnie sporo vendorów serwerów przećwiczyliśmy i awaryjność serwerów jest zajebiście duża i bardzo nie lubią restartu. Dobra, jak się przestają kręcić, to zaczynają padać. Używać wirtualizacji? Nie, bo mamy taki problem, że albo mamy zajęte 100% RAM-u, albo 100% CPU.
No czyli wszystko. Chyba, że ktoś ma jeszcze jakieś pytania. Jak zareagowaliście na to, że moja spółka już została? Znaczy chyba, znaczy, to co mamy działa. Moja spółka tak naprawdę nie upgrade'owaliśmy od roku. Jaki Debian? Znaczy, to już nie jest Debian, bo... Nasza klasa Debian. Znaczy, no tak, bo tak naprawdę my kiedyś wzięliśmy Lenego i tylko poprawiamy to, co trzeba poprawić, czy był bezpieczny, a tak naprawdę wrzucamy swoje pakiety i inne rzeczy, bo nikt się nie odważy zrobić get, update, czy napiszesz to na produkcję. Pytanie jest, czy są statystyki, jeżeli chodzi o włamanie? Mamy jakiś tam system detekcji, ale tyle mogę powiedzieć. Znaczy są tak naprawdę system do wychwytywania anomalii zachowania użytkowników i na tym opieramy pewne systemy, ale to tyle. Generalnie większość poweru skupiamy na walce w tej chwili ze spamem. Jeżeli chodzi o anomalie zachowania użytkowników. Ja mam pytanie o MySQL-a, ponieważ macie bardzo duży ruch przychodzący, użytkownicy generują jakieś tam operacje, czy ty to pewnie gdzieś to zapisujecie. Jak mniej więcej wygląda to polowania tych wszystkich serwerów, żeby sobie poradziły z tym zapisem u kolegów? Bo to jakoś jeden serwer nie ma szansy do... Znaczy tak, no, generalnie... Shards jest taki termin angielski, no i wszystkie dane po prostu liczymy z tego hasza i dzielimy modulo i wiemy, na którym serwerze jest poprzez właśnie to dzielenie modulo. Mówiłeś, że walczycie ze spamem, natomiast na przykład przy odebraniu wiadomości nie ma czegoś takiego jak zgłoś spam. To się zmieni. Znaczy generalnie w tej chwili, bo przy walce ze spamem przyjęliśmy takie założenie, że najpierw chcemy zmierzyć skalę zjawiska, a potem mimo przeciwdziałać, żeby wiedzieć, czy działania, które podjęliśmy, w ogóle miały jakikolwiek skutek. No i analizujemy w tej chwili mocno, pracujemy nad algorytmami, które nam pokażą, jaka jest obecna skala, a dopiero potem, jak będziemy pewni, że ta skala, którą mamy na wykresach, jest w miarę temu odpowiada rzeczywistości, to wtedy będziemy wprowadzać narzędzia, które... Znaczy, nam chodzi bardziej taki ordynarny spam, czyli wszystko, nie taki spam, że użytkownik się podniecił, że zobaczył jakąś tanią lalkę na Allegro i rozsyła wszystkim swoim kumplom, że jest fajna lalka na Allegro, tylko takie coś, co nie jest skierowane od jego znajomych, bo ten spam taki pomiędzy znajomymi to niestety zawsze będzie w sieciach społecznościowych, no bo każdy może coś uważać, że coś, co akurat wysyła, jest super zarobistego, a druga osoba może tego nie chcieć widzieć. Dobra, Znaczy tak naprawdę pozostała nam tylko jedna kolumna do zmienienia w jednej z baz danych, którą mam nadzieję zmienimy w tym roku. Znaczy, no myślę, że po wakacjach będziemy po IPv6 dostępni. Ale to tylko myślę. Znaczy tylko wystawimy po prostu frontend po IPv6, a reszta pójdzie już po IPv4. To może inaczej, ile z was używa tak naprawdę IPv6? Mhm. Na zewnątrz czy wewnątrz? Wewnątrz. Bo na zewnątrz wewnątrz. To zakładam, że trzeba będzie tak. Wewnątrz. Czyli nie jest operatorów. A ja mówię o moich klientach. O was. Zobacz, kredencja padły, no. Wow, u siebie do mnie. Nieśmiało. Czyli nasza szkoła nie się przyda. No, czyli dobrze, że dopiero po wakacje. Już? Są jeszcze pytania jakieś? A w kontekście mojej skóry, czy przyglądacie się takim rozwiązaniem jak Cassandra, ta facebookowa? Tak. Analizowaliśmy, tylko właśnie nasze nieszczęście wcześniej napisaliśmy coś takiego sami. Ale fajna, bardzo
fajne jest. Teraz żałujemy, że tyle developmentów rzuciliśmy na nasz sposób. Trzeba było wcześniej publikować. Znaczy, no nie w tej... Znaczy, tam jest bardzo skromne. Nie chcielibyśmy się tym chwalić. Słuchajcie, jeszcze jakby co, pytania jak najbardziej można dodawać. Mam nadzieję, że nie wykończyliśmy cię tu zupełnie. Nie, jest smutne. Okej. Dziękuję bardzo.